Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Bycie kapłanem oznacza dawać życie wieczne. Dziś w dniu uroczystości Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, przypominamy sobie sens kapłaństwa. W Nowym Testamencie jest tylko jeden kapłan. Jest nim Jezus Chrystus. Kapłaństwo Aaronowe zakończyło się wraz ze zburzeniem świątyni jerozolimskiej. Od chwili śmierci Chrystusa na Golgocie jeden jest kapłan, Syn Najwyższego Boga. Kapłaństwo Chrystusa jest nieprzemijające. Udziału w swojej kapłańskiej misji udzielił Chrystus swoim współpracownikom, najpierw apostołom, potem biskupom i prezbiterom. Za nich też modlił się podczas ostatniej wieczerzy. A modlił się przede wszystkim o jedność, o trwałe zjednoczenie, zespolenie się z Chrystusem. Chrześcijańskie kapłaństwo oznacza działanie w mocy Chrystusa, współudział w Jego misji. To prawda, że kapłaństwo jest zaszczytem, jest godnością, na którą nikt z nas sobie nie zasłużył. Ale to, co odróżnia kapłaństwo Chrystusowe od każdego innego, jest fakt, że Chrystus jest jednocześnie kapłanem i ofiarą całopalną. Mieć udział w kapłaństwie Chrystusowym oznacza nie tylko bycie ofiarnikiem, składającym ofiary eucharystyczne, ale także stawanie się żertwą ofiarną, składaną Bogu za zbawienie świata. Wspominając tajemnicę Chrystusowego kapłaństwa, módlmy się dziś szczególnie za naszych duchownych, prosząc dla nich o świętość i Chrystusowego Ducha.